No cześć wszystkim, jak leci, a więc okej, gra jest, więc wszystko gra, wszystko jest super, wszystko już omawiałem, więc zaczniemy nową gierkę. Zagramy pełną kampanię, zobaczymy czy dojdziemy do końca. Momencik, powiedziałem kampanię, a nie tutorial, więc zobaczymy jakie tu są. Okej, to jest Civil War od Aprila do końca. Jak widzimy ma 5 gwiazdek, znaczy to jest najtrudniejszy scenariusz. A dlaczego? Zaraz się dowiemy. Zagramy Stany Zjednoczone Ameryki. Będziemy mieli przygniatającą przewagę i bardzo możliwe, że przegramy tą wojnę, bo wujek Timo dowodzi jak wujek Timo. Nie będę za dużo tłumaczył, po prostu zaczniemy grać. Więc w tej grze jest tak, że liczy się ile mamy victory punktów i ile mamy national morale. Victory punkty to się bierze z tego, że wygrywamy bitwy i oni ponoszą straty, a tracimy vice versa, jak przegrywamy bitwy i my ponosimy straty. Więc moral się bardzo liczy. Dlaczego? Ponieważ jak morale będzie mieli 200, to wygramy, a jak oni będą mieli, czyli konfederaci będą blisko swojego wygrania, to mogą tak wygrać te bitwy, że nasz morale się załamie i przegramy całą wojnę. Morale się składa z tego, że mamy victory punkty właśnie z tego, ze strat ponoszonych oraz bitew wygranych, przegranych i to się zwiększa i powiększa w zależności od tego. Można też brać różne decyzje, są w tej grze różne decyzje polityczne, które też wpływają na morale i kto ma większe morale w danej turze, to będzie miał więcej tych więcej to będzie wpływało, te victory punkty wpływają na morale, no. Okej. Wiem, że to źle wytłumaczyłem, ale to nieważne. Najważniejsze, żeby wygrać tę wojnę, a wygrać wojnę przez wygrywanie bitew i tak dalej. Okej, więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest mapa Stanów Zjednoczonych Ameryki i to jest cholernie duża bestia. Mało tego, jest coś takiego, że to nie jest cała mapa, ponieważ tutaj jak dojdziemy do końca, co, tak, to tu się urywa, ponieważ tu jest, no widzimy jakie tu są tereny, to jest pustynia i tak dalej, tutaj jest bardzo trudno przeżyć, a tu jest zachodnie wybrzeże i zachodnie wybrzeże to jest zupełnie co innego, więc zachodnie wybrzeże jest abstraktowane trochę, że tu są te regiony, one się łączą z sobą i jedyna droga ataku to jest właśnie tutaj, przejść albo z tego rejonu, wschodnia Arizona albo zachodni Nowy Meksyk i można wtedy przejść w górę czy w dół właśnie tutaj, bo tu są połączenia. Natomiast my możemy do Coast of Oregonu, tu jest Nevada i mamy jeszcze tutaj wszystko i tutaj możemy się połączyć właśnie z bodajże z Golden Valley, tu możemy przejść. Ok, teraz fajnie tutaj można zobaczyć na F7 bodajże. Tak, to jest cała mapka, tutaj ta mini i tutaj jest ona troszeczkę większa. Robimy taką rzecz, że wszystkie oddziały, co nie są sfiksowane, które my możemy ruszać, my powiemy, że chcemy widzieć tylko te oddziały, które możemy ruszać. I pierwsza tura, nic nie możemy ruszać. Wojna domowa się zaczyna, więc nic nie możemy ruszać. Wszyscy są w szoku i dopiero to się wszystko organizuje. Więc mamy tutaj, powiedzmy, Butler Command i tak dalej. Tu jest generał Butler ze swoimi oddziałami. I generał Butler tutaj jest i nic nie możemy z nim zrobić, ponieważ jest zablokowane następne 6 tur. Jedna tura, no to bene to jest 15 dni, więc jeden miesiąc to są dwie tury. Więc co my najpierw zrobimy? Zobaczymy, co możemy zrekrutować. F11. Tak jest. Więc co możemy zrekrutować? Możemy zrekrutować nowojorską brygadę, która jest bardzo słaba i to już pokazałem. Ona ma piechotę i piechotę conscript, czyli na pospolite ruszenie takie, co jest w miarę słabe. Natomiast ci są volunteer, czyli ci są, oni są do wyszkolenia wszystko. Może ich weźmiemy. Jak się kliknie dwa razy, to wtedy można zobaczyć, gdzie oni są.
Więc weźmiemy ich do Nowego Jorku, najlepiej tam, gdzie są szyny, więc owszem, dobrze, raz. Was też weźmiemy. Wy jesteście Maryland, to jesteście tutaj. Najlepiej tam, gdzie są szyny, więc możecie być Frederick. Oni są w Harper's Ferry. Oni są bardzo blisko tutaj, więc tu jest już linia frontu, o czym zaraz pokażę. A tu jest Illinois, stare dobre Illinois, które my też tutaj weźmiemy. Weźmiemy ich gdzieś dalej, żeby tu nam nie skoczyli, bo tutaj jest Kairo i tu jest bardzo niebezpiecznie, więc my ich weźmiemy do jakiegoś większego miasta, na przykład do Chicago. Teraz w tej grze jest tak, że ci goście mają tylko jeden element. To jest volunteers, czyli to są ludzie, którzy zgłosiliście pod kolory, pod sztandary. Ale ich jest za mało, to jest cała brygada, a brygada ma tylko jedną kompanię. No może nie jedną kompanię, ma 450 mężczyzn, ale na razie ma 30 na 450, ale tych elementów tutaj powinno być więcej na całą brygadę, ich powinno być zdecydowanie więcej. A więc jest najlepiej go wkładać właśnie w takie miasto, gdzie jest powyżej 5, wtedy będą się mogli zrekrutować dalej. Ja chyba popełniłem błąd tutaj, bo wziąłem ich nie tam, gdzie trzeba, bo jestem dupek. Okej, okay, Waszyngton jest ok, natomiast tutaj ten Nowy Jork wziąłem ich. Okej, jest dobrze, tutaj ma 20, miasto jest olbrzymie, 20. Pokażemy to miasto, ona ma tutaj olbrzymie tutaj środki, które produkują różne zasoby. Tak jak mówiłem, war score jest używany do produkcji, a supply i amunicja jest używane na mapie. Jeżeli nie mówiłem, to teraz mówię, więc te wszystkie miasta to właśnie produkują amunicję, supply, czyli zaopatrzenie oraz war supply, które jest tutaj i war supply jest tylko do produkcji nowych żołnierzy i nowych flot. I tutaj większość miast ma takie rzeczy, że każde tutaj miasto tutaj coś produkuje, przynajmniej produkuje zaopatrzenie, supply, żeby na mapie można było używać. Ok, więc za bardzo tutaj nie można tutaj ich zrekrutować, bo już wszystko zrekrutowałem, co możemy. Możemy sobie zrobić tutaj i zobaczymy, czy mamy jakieś line infantry. Nie możemy ich zrekrutować, nie możemy nic tutaj rekrutować więcej. Możemy zrekrutować kawalerię, to niech będzie plus jeden. To jest lekki warship, ok, niech będzie. Tutaj mamy field artylerię, też nie możemy nic produkować, ok. Więc tylko tyle produkujemy na pierwszą turę. Dalej, możemy wziąć więcej forsy. W związku z tym 25 punktów zwycięstwa, to jest... Zobaczymy, ile to jest, ile mamy tych punktów tak naprawdę. Ok, to jest 100. Mamy tych punktów zwycięstwa 50, a zabieramy 38 na turę, także to nie jest źle. Więc jak mamy 38 na turę, to bierzemy to w ciemno. Price variation znaczy, że 1% będzie drożej wszystko po tej decyzji, bo za dużo pieniędzy mamy. Możemy też wziąć dwa morale, no ale to nas kosztuje trochę. Także może tej decyzji nie podbijemy ludziom podatków. Tutaj możemy 4% price variation, to jest dosyć dużo. Na 800 tysięcy to by było 5% zwyżki. Możemy też ruszyć naszą stolicę do Nowego Jorku. No, to nie. Zaczynamy blokadę, zaczynamy ostrą blokadę, maksymalną blokadę południową. I to automatycznie się zrobi, że w następnej turze będziemy mieli automatyczne floty zrobione i tak dalej. I to w tej grze najbardziej mnie wkurwia, ponieważ system jest wspaniały, ale jak ja dowodzę jakąś stroną, czy konfederacją, czy Unią, to chcę wszystko ja budować. Natomiast to jest tak zrobione, że te floty i te oddziały lądowe pojawiają się, no nie wiem, z dupy, bo tak było historycznie, także możemy sobie produkować sami te oddziały i stawiać na mapie, a do tego są oddziały historyczne, co może być wkurwiające, ponieważ na przykład tu się pojawił gdzieś, powiedzmy, w turze 50 czy coś, bo ja nie znam tej historii, że akurat tu się pojawi jakaś dywizja, czy jakieś tam oddziały jakiegoś tam kogoś, nie? Generała. Razem z generałem.
I ja mogę sobie obliczyć, że tutaj będzie tyle zaopatrzenia i tyle mam oddziałów, a to jeszcze jak pojawią ci ludzie, to mi zjedzą całe zaopatrzenie, czego ja nie chcę, ale właśnie to jest najbardziej wkurwiające w tym systemie AGOD, że to jest według historii i chwała im za to, ale nie chwała za to, że ja chcę po prostu sam budować wszystko, a nie żeby to się pojawiało na mapie, i bo tak jest historycznie i w drugiej turze zobaczymy, że to się wszystko pojawi. Ok, więc zachowamy tą grę. Zobaczymy, czy możemy jakieś historyczne decyzje. Możemy tak naprawdę. Zobaczymy teraz, chcę pokazać jedną rzecz. Skąd mam pieniądze? Pieniądze mamy z Kalifornii. Zaraz to zobaczymy. Nevada, tam będzie kasyno, ale jeszcze nie teraz. Północna Kalifornia daje nam najwięcej pieniędzy i możemy to też zauważyć. Jeżeli to zobaczę, ok, jak klikniemy tutaj, bo zobaczymy, północna Kalifornia produkuje najwięcej pieniędzy, a mają lojalność tylko 60, znaczy nie produkują chamy tyle pieniędzy, ile powinni. Więc skaczemy tutaj i zrobimy teraz decyzję polityczną. Możemy zrobić martial law, to jest 20%, 1 national morale, to nas za bardzo obchodzi, ale my sobie zrobimy habeas corpus. To nam daje 50% szansy, że 20% lojalności będziemy mieli. To są 3 victory points, to punkty zwycięstwa, to tam dostajemy 30 na naturę, to jest nic. Możemy wziąć jeden national morale i jeden development point, to też raczej nas nie obchodzi. Natomiast możemy co zrobić? Możemy zrobić linie telegraficzne, na przykład w Missouri czy gdzieś, i możemy te linie telegraficzne zrobić. Dlaczego? To bo nas kosztuje 10 tysięcy dolarów, ale też dostanie 5 punktów zwycięstwa, także płacimy za punkty zwycięstwa pieniędzmi, a nie życiem naszych żołnierzy, więc okej, gdziekolwiek to kurde robimy, tutaj w Illinois sobie weźmiemy, bo czemu nie, kurde, czyli w Wisconsin. Czy możemy gdzieś drogi zrobić? Tam je kosztuje 75 tysięcy, to w miarę dużo. To może tu się wstrzymamy trochę. I słuchajcie, to by było na tyle. Pierwsza tura jest zrobiona. Więc zrekrutowałem co mogłem i to by było na tyle. Może pokażę szybko sytuację. Nie, pokażemy w następnej turze, więc szybko to ruszymy. Znaczy nie tak szybko, mam nastawione w menu tak, że ma dłużej to trwać, a oni mają 10%, komputer ma być lepszy, więc grałem chwilowo i kurde, no okej, okay, thank you, i komputer dała mi wciry, więc no właśnie. Ok, była pierwsza bitwa jest Fort Sumter, jak ktoś nie wie, to sobie zobaczcie Fort Sumter, Sumter po polsku, nie wiem jak to powiedzieć. To jest automatycznie i oni powinni mi dać wciry, ponieważ ten fort padł. Ale nie powinni mi dać wciry bez artylerii. To było oblężenie, to trwało tam bodajże jeden dzień czy dwa dni i Unia, to była pierwsza przegrana Unii. Niestety tu jest nastawione, że to jest automatyczne i to następna rzecz, co w AGOD wkurwia. Ja wiem, że to było automatycznie, ale dobrze było, żeby nie było tak, że to automatycznie zwycięstwo czy przegrana danej bitwy nawet na początku wojny, tylko żeby on musiał pofatygować, ruszyć swoją artylerię i tak mi dać wciry, a nie tam jeden kawaleria i okupacja od razu. Ok, więc mamy od razu się pokazały wyssanie z palca, mamy masę generałów, którzy są nieprzydatni dopóty nie możemy zrobić dywizji. Winfield Scott jest naszym generałem. Jak ktoś czytał historię, jak nie czytacie, to jest fascynująca historia. Winfield Scott był najlepszym generałem, uważam, wojny domowej. Dlaczego? Wszyscy mówią w Ameryce, że generał Lee był najlepszy z Konfederacji, bo wygrywał wszystkie bitwy. Gówno prawda, to był najlepszy generał. Dlaczego? Bo on na początku wojny usiadł przy biurku i zrobił plan całej wojny secesyjnej. Po prostu zobaczył, że mamy beznadziejnie wyszkolonych żołnierzy, tak samo strona nieprzyjaciela, to nie są profesjonaliści, to są debile, taki niewyszkolona banda idiotów, a więc co trzeba zrobić? Trzeba wziąć marynarkę wojenną, trzeba zrobić oblężenie ich portów, trzeba wysadzić tutaj desanty żołnierzy i zrobić tak, żeby ich statki handlowe nie mogły się tutaj przedrzeć
z rzeki Mobile, tam Mississippi i tak dalej, żeby tu nie mogły wypływać. Trzeba obstawić tutaj te forty, a następnie, jeżeli nie poddadzą się, no to trzeba pójść tutaj, nie tutaj, gdzie jest krwawo, na krwawe bitwy, tylko trzeba po prostu zadziałać ekonomicznie, żeby stłamsić ekonomicznie tą secesję tych rebeliantów. I tak się stało historycznie, więc jak dla mnie to jest łebski generał, to jest najlepszy generał, a to, że tam Lee wygrywa wszystkie bitwy, to jest nieważne. A wygrywanie bitew jest nieważne. Niestety w tej grze jest ważne, ale no cóż. Damy sobie polityczne stany, nie, damy sobie kto kontroluje co, więc może przeczytamy najpierw co my mamy. Fortyfikacje się zaczynają w stolicach oraz w Aleksandrii, więc tu jest Aleksandria, na razie mamy tutaj garnizon malutki, maciupki i mamy tylko 450 żołnierzy tutaj, to jest bardzo mało. Ich siła bojowa jest 10, 13, to jest znikoma. Ale na początku nic nie ma innego. Więc mamy pól generałów. To są generałowie dywizji, a tu są generałowie nie dywizji. Wszystkich ich połączymy, bo tego jest kurde za dużo. Winfield Scott, słuchaj, ciebie też połączymy tutaj z tymi generałami. A ty masz rezerwę Waszyngtonu. 8 USA, ok. Rezerwa Waszyngtonu jest w mieście Waszyngton, oni się dopiero będą za 4 tury. Także na razie nie ma ich co ruszać. Jak naciskamy E, to możemy pójść do tej kompanii, która jest wolna i patrzymy, mamy pierwszego generała i tak naprawdę możemy sobie poczytać dalej, nie będziemy mieli korpusów i nie będziemy mieli dywizji. Dywizja dopiero bodajże we wrześniu, więc tak, tak, Fort Sumter zbombardowany i go okrążyli, bla, bla, bla. Co jest interesujące teraz, to Karl Schurz, Niemiec, zorganizował pierwsze oddziały w Nowym Jorku. I dlaczego to jest ważne? To jest bardzo ważne, ponieważ kawaleria Schurza, ona szurcnie, żeby tutaj jak najszybciej zdobyć przyczółki. I go szurcniemy do Harper's Ferry. Harper's Ferry jest bardzo ważna rzecz, ponieważ tu jest armory. Armory produkuje pieniądze, ale głównie produkuje amunicję oraz zaopatrzenie. Tu produkuje zaopatrzenie, a tu produkuje znowu amunicję i zaopatrzenie, więc musimy to przechwycić, więc gra jest walta świeczki, więc zapierdalasz. I on pisze, że za 31 dni tu będzie. Dupa będziesz, a nie 31 dni. Ruszamy tutaj, jedziesz pociągiem. Będzie za 13 dni. Rusz dupę i za 13 dni. Tu jest blokada Konfederacji i już mamy wyssane z palca całą flotę, bo mamy taką decyzję polityczną. Co mi się nie, najbardziej mi się to nie podoba, że jest tura setna i się pojawia dywizja, czy coś się pojawia i ty musisz to wszystko pamiętać. To jest debilne, ale cóż. Pratt Street Riot. To historycznie coś się stało. Tak, stało się tak, że skurwysyny protestowali tutaj, bo nie chcieli wojny, parszywi cywile, i rozpierdolili tutaj tory. Więc to jest wielki problem. To jest wielki problem. Tutaj trzeba w Baltimore zreperować te tory jak najszybciej, ponieważ to jest tragiczne. I tutaj mamy, że daliśmy te warbondy, mamy dyplomatyczne opcje na F6, dyplomację tam. Bla, 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 rebelianci to debile, więc zrobili embargo na koton. Rebelianci to w ogóle byli debile, nie dość, że zasoby ludzkie mieli tam 2 do 1 czy 3 do 1. Unia tak naprawdę wzięła tylko 50% mężczyzn, którzy byli zdolni do bicia się pod sztandary. Mówimy o białych mężczyznach, nie mówimy o czarnych, bo to by było jeszcze więcej, jakby masowo ich wzięli. Ale Unia wzięła tylko 50% mężczyzn białych pod sztandary, a ci wzięli 86%, konfederaci wzięli 86% pod sztandary, a i tak była przewaga 2 do 1 czy 3 do 1 dla Unii na polu bitwy, znaczy na całej tej, w tej całej wojnie, więc oni wzięli 86%, to znaczy, że wzięli wszystkich, co mogli, bo dużo jest schorowanych i tak dalej, co się nie nadawali do wojny. Oni wzięli wszystkich białych, co się nadawali do wojny, konfederaci, a i tak mieli 2 do 1 czy 3 do 1 mieli do tyłu.
a drugie tyle to 5 do 1 było więcej fabryk w Unii niż na południu. Tak samo jak linie kolejowe były bardziej rozbudowane, no miażdżąca przewaga Unii. Ale czy konfederaci mogli tę wojnę wygrać? Mogli, ponieważ demokracja jest takim chujowym zjawiskiem, że durni ludzie głosują. No i mało co nie przegłosowali, że Lincoln by przegrał elekcję. Jakby przegrał Lincoln elekcję, co było bardzo, bardzo blisko, to ta partia by nowo weszła i by zrobili pokój. I Stany Zjednoczone nie byłyby taką potęgą jak dzisiaj, by były debilny stan tutaj konfederacji. Notabene, okej, za dużo jak zwykle gadam i za mało robię, więc zobaczymy, co możemy tutaj zrobić. Nic nie możemy zrobić. Czy tutaj wzięliśmy habeas corpus? Nie tutaj. Loyalty Unia 60%, konfederacji 40%. To możemy tutaj zrobić. Się chyba nie udało tutaj, więc spróbujemy jeszcze raz. Chcemy, żeby tutaj była lojalność. Co nam daje lojalność? Lepsza produkcja oraz to, że lepsza produkcja, zaopatrzenie wojskowe lepiej przechodzi. Jak lojalność jest chujowa, to oni nie chcą, żeby zaopatrzenie szło dla nieprzyjacielskiej armii. Nawet bez partyzantki, po prostu ludzie nie chcą i to się odbije. Okej, więc przeczytamy sobie do końca. Już chyba wszystko mamy. Nie wszystkie message. Trzy armie mogły być zrobione. Okej, cudownie, więc tu się dopiero zaczyna budować. Okej, teraz czy możemy sobie kupić coś? Absolutnie tak. Kupujemy sobie maksymalnie i kupimy sobie też Field Artillery, żeby to ich wyposażyć, elitarna. Okej. To było na tyle, już nie mamy conscription, jeszcze jest zero, mamy mięsa armatniego, więc zachowamy to, zobaczymy, czy jeszcze możemy coś ruszyć. Nie. Mamy garnizony na wyspach przy Florydzie. Tak. Następny statek. I to było na tyle. Okej, więc jazda. Zobaczymy, czy nas dzielny Niemiec ruszy dupę i zajmie pozycję, co było bardzo fajne. Bo wtedy my przejmujemy to miasto i przejmujemy całą produkcję ich. A dla konfederatów produkcja amunicji i zaopatrzenia to jest na wagę złota, bo oni nic nie mają. Jako biały mężczyzna, dużo białych mężczyzn... znowu, kurwa, mi nie wyszło tutaj habeas corpus, jakiś to szlak trafi. Okej, lojalność jest 60%. Kurwa mać, ten habeas corpus nic mi nie idzie. Rusz tutaj dupę i zrób to, może to ujdzie w końcu. Okej, więc zobaczymy teraz nasze decyzje, co tu się stało. Lincoln's call for volunteers. Lincoln powiedział, pod sztandary ludzie, a durni ludzie. Okej, ura! No to cudownie. Mamy nowego generała, Banksa. Nathaniel Banks jest 3, on jest 2-0-2, czyli strategicznie 2, atakująco 0, a broni się na 2, czyli jest chujowy i debilny generał. To bardzo źle. Olbrzymia armia się pokazała. Okej, on skoczył, to dobrze. Czy tu jest jakiś nieprzyjacielski oddział? Nie, my powinniśmy to przejąć. Co tu się pokazało? Brygada Waszyngtońska. Dobrze było ruszyć do Aleksandrii tutaj. Tych też dać, połączyć się razem. I naszego gościa wziąć tutaj, Banksa. Kiedy oni przyjdą? 8 dni. Tu nic nie możemy ruszyć. Waszyngtońska rezerwa, nic. Tu tych gości też nie możemy ruszyć. Nic nie możemy ruszyć, kurde. Wszystko się zaczyna. Dobra.
Mamy notabene, mamy całą tą armię, więc normalnie to się robi w tej grze korpusy, a później dywizja, ale to jest początek wojny i oni nie mają żadnego pojęcia o tym, więc coś pokażę. Tutaj mamy coś takiego jak ile dowódca ma punktów dowodzenia i ile może dowodzić. My zrobimy coś takiego, że zrobimy olbrzymią armię tutaj. Armia Północnej Virginii. I on ma teraz 35% kary. I zobaczymy, on ma tylko 10% kary, bo jest mniejsza, zupełnie mniejsza. Ale zobaczymy, kiedy będziemy ruszyć 3 tury. My skoczymy tutaj, żeby wziąć Aleksandrię. Ok, więc super duper. Arkansas. Cały stan Arkansas i Tennessee. Także jest secesja, waszyngtońska brygada, bla 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 bla, okej, okay, dobra. Mamy gunboat. Gunboat to jest statek, to są takie statki bojowe, rzeczne. Okej, okay, weźmiemy go. Czekaj. Weźmiemy go tutaj. I on teraz jest, jak tu jest na przykład Cairo. Przynajmniej tak myślałem, żeby go tutaj wziąć. Czy tutaj powinno... O! Okej. Okay. Nie możemy tutaj... Okej, okay. Ja go chcę wziąć. Właśnie, niech zablokują tutaj, żeby ci nie mogli przejść przez rzeczkę i mnie zaatakować, bo tu mam małe siły. Dobra, szybciutko zobaczymy, co możemy ruszyć. Tu jest... Chicago, Illinois. Chicago, Illinois, jeszcze nie możemy tutaj za bardzo ruszyć ich. Są Volunteers i dopiero jest jeden oddział, to ich nie ruszamy. Tutaj jest co? Tu jest za mały ten oddział. No ale ruszymy go do Filadelfii. French's Brigade dopiero się tutaj organizuje, to go niech też ruszymy go do Filadelfii. A nie może, ok, bo dopiero się organizuje, ok, nie będzie. Szurc jest ok, bardzo fajnie. Zobaczymy, czy przyjmiemy to miejsce. Ci, ok, weźmiemy ekstra tutaj ich, nawet weźmiemy ich linię kolejową. Ok, to było na tyle. Naciskamy teraz Y, zobaczymy, jakie mamy statki. USS Brooklyn. Nie jest zbyt nowoczesny statek, ale wszystko się liczy. Pójdziemy tutaj do Nowego Jorku bodajże i niech tutaj pójdzie do Baltimore, do Annapolis, gdzie on tu pójdzie? Nie, niech pójdzie do Nowego Jorku. Jersey City, Nowy Jork, ok, niech on pójdzie do... Powiedziałem Nowego Jorku. Ok, a zanim zapomnę, to tutaj była ta pieprzona... tu trzeba dać jakąś piechotę. Niech to szlak. Wiesz co? Ja wiem, że ty jesteś tutaj, ale ty pójdziesz tutaj i zreperujesz tą cholerną... Chociaż nie, wiesz co? Nie, nie, nie. Ty pójdziesz tutaj, masz połączyć się z nimi. A tu trzeba będzie jakoś zreperować to. Chociaż nie, 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 nie. Co ja robię? Połączy się z tym gościem. Też pojedziesz szybciutko koleją, żeby tutaj Harper's Ferry przejąć. Okej. Okay. Dlaczego nie przejęliśmy? Ponieważ mamy za mało kontroli. Konfederaci mają 60% kontroli, to nie możemy... Kawaleria sama nie może przyjąć miasta. Ja. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? To było na tyle chyba. Okej. Okay. Ten gostek USS St. Louis. On też pójdzie do Nowego Jorku tutaj. Ja. Shipping lanes, afrykański scouting, Union Shipping, jak widzimy merchant ships. Tu mamy statki handlowe i te statki handlowe dają nam pieniądze, ponieważ handlujemy z Europą i innymi krajami. I one tutaj zostają. Możemy dać jakieś statki bojowe, które będą tutaj ich szukać, riders, czyli korsarzy.
Konfederatów. Tutaj mamy blokadę, która się wyssała z dupy, to już było pokazane. Mamy 25% blokady, znaczy, że w ogóle ich nie blokujemy. Chesapeake Squadron. Pójdziemy do Nowego Jorku może? Żeby się z czymś połączyć? Chyba tak. Za daleko, moja geografia jest chujowa. To było na tyle. W następnej odcinku ruszymy turę i pojawi się więcej wyssanych z dupy armii. Zobaczymy. Adios.